Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was monitor producenta IAMA, a dokładnie jest to 27-calowy monitor G2740QSU. Także zapraszam Was do oglądania. Ale jeżeli chodzi o tradycyjny unboxing, to oczywiście go nie będzie, ponieważ nie mogłem się doczekać i rozpakowałem monitor i to jest właśnie ten wyświetlacz. Drugi to jest mój monitor, którego używam na co dzień, natomiast ten to jest ta IAMA, którą właśnie dla Was testuję. Ale pokażę Wam, co znajduje się w opakowaniu, bo oczywiście poza samym monitorem mamy bardzo taką fajną, ciekawą podstawę. Zobaczcie, to jest cała podstawa pod monitor. Ona jest naprawdę bardzo mała. Przede wszystkim dla mnie ważnym elementem to jest to, że z tyłu nie odstaje kilometr od ściany, więc możemy jak najbliżej ściany dosunąć. Zobaczcie, tak naprawdę bardzo parę centymetrów jesteśmy tylko stratni. Jak macie małe biurko, a te podstawy potrafią być takie długie, to odstają gdzieś tyle od biurka, to jest strasznie irytujące. Rozstaw nie jest jakiś mega duży, więc ze spokojem na takie biurko 60 cm y, możecie takie podstawy używać. Jest ona niska, nie jest, no ale wiadomo, coś za coś. Za, za to, że ona jest taka mała, fajna, niska, mobilna tracimy możliwość regulacji monitorem. Oczywiście możemy góra-dół, ale nie mamy możliwości prawo-lewo, chyba że z całą podstawą. No oczywiście piwota też tutaj nie uświadczymy, ale możecie użyć wessy, tak jak ja to zrobiłem, i zamontować sobie na takim właśnie uchwycie ten oto monitor. No dobra, ale to nie wszystko, moi drodzy. Zobaczmy, co jeszcze dostajemy w opakowaniu, bo tutaj mamy oczywiście przewód... HDMI, który możecie sobie podłączyć, którym możecie podłączyć nasz monitor wasz w sumie jak go kupicie do komputera, albo i nie. Jak nie to możecie użyć DisplayPortu, też bardzo spoko opcja. Dalej mamy jeszcze przewód oczywiście zasilający i tu jest kolejna ciekawostka. Monitor nie ma osobnego zasilacza, czyli bardzo fajnie, bo dodatkowe akcesorium nie plącze się pod nogami. Mamy go wbudowanego w monitor, co moim zdaniem jest świetnym rozwiązaniem. Dalej mamy tutaj jeszcze przewód USB, dlatego że monitor posiada wbudowanego huba USB. No i co jest właśnie plusem? Możemy sobie, no co prawda, USB 2.0. Ale możemy tego huba wykorzystać chociażby do podłączenia myszki czy klawiatury. No dobra, moi drodzy, to przejdźmy sobie teraz przez testy tego monitora. Ja wam pokrótce opowiem o jego pełnej specyfikacji i widzimy się za chwilę w podsumowaniu. YAMAHA G2740GSU to 27-calowy monitor z panelem IPS o rozdzielczości 2560 na 1440. Czas reakcji matrycy wynosi 1 milisekundę, a odświeżanie jest na poziomie 75 Hz. Monitor jest w stanie obsłużyć technologię AMD FreeSync, natomiast ja osobiście używam rtx i tutaj też nie było żadnego problemu z synchronizacją. Jasność matrycy to 250 kandeli na metr kwadratowy, natomiast kąty widzenia jak na IPS-a przystało wynoszą po 178 stopni. Zaglądając na spód urządzenia, możemy tam znaleźć jeden port HDMI oraz jeden DisplayPort. Mamy też dwa razy USB 2.0 oraz wyjście słuchawkowe. Monitor dodatkowo posiada wbudowane głośniki, ale jak to z wbudowanymi głośnikami bywa, lepiej zaopatrzyć się w jakieś zewnętrzne. Samo urządzenie jest naprawdę dość lekkie i waży zaledwie 4,6 kg. Podstawa jest bardzo mała i nie zajmuje zbyt dużo miejsca na biurku, ale idzie to kosztem oczywiście regulacji pozycji monitora. Możemy nim obracać góra-dół, ale na boki jedynie z całą podstawą. Natomiast dużym plusem jest to, że jeżeli macie biurko przy samej ścianie, to podstawa nie ma takiej długiej nogi z tyłu, dzięki czemu będzie jak najbliżej ściany wam przylegać. Bardzo fajnym plusem tego urządzenia jest certyfikat, który daje producent iYama, czyli 0 martwych pikseli i mamy na to aż 30 dni, aby z niego skorzystać. Działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że jeżeli kupujecie w oficjalnym sklepie iYama i jeżeli w ciągu 30 dni zdarzyłoby Wam się znaleźć takowe martwe piksele, producent wymieni Wam na nowy wyświetlacz, więc bardzo fajna opcja. Tutaj są po prostu tak pewni swego, że dają taką gwarancję, co jest rzadkością u konkurencji. Natomiast pełna gwarancja całego wyświetlacza to 36 miesięcy, oczywiście door-to-door. Door. Warto też zaznaczyć, moi drodzy, że mega dużym atutem jest cena. Monitor kosztuje w granicach 1100 zł, a z okazji świąt dostajemy jeszcze w prezencie przy zakupie głośnik Creative'a, co naprawdę stanowi tutaj mega fajną ofertę. Tutaj całkiem szczerze muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że wyświetlacz jest naprawdę bardzo spoko, jeżeli weźmiemy pod uwagę oczywiście czasy reakcji, rozdzielczość, rozmiar wyświetlacza, przede wszystkim panel IPS. A całość, moi drodzy, za 1100 zł wydaje się być naprawdę niezłym tutaj prezentem, chociażby na święta. Natomiast co niektórzy z Was, oczywiście mogą pioczyć na herce, no bo mamy tylko 75 hercy, słabe odświeżanie, czemu nie 120, 144 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o to odświeżanie, to na jego temat wypowiem się już szerzej, ale to w podsumowaniu, żebyście mnie dobrze zrozumieli, co mam tutaj na myśli. A teraz chciałbym Was zaprosić, moi drodzy, na krótkie testy samej matrycy. No i pierwszy test moi drodzy matrycy, mamy tutaj odcięcie kolorów, przejście od czarnego do białego i tak, jak możecie zauważyć, nie wiem czy to będzie u Was widać, u mnie to widać, że od 0 do 3% to 0,3% jest praktycznie bez różnicy, natomiast dalej 10, 20 do 80% mamy bardzo dobrze widoczne odcięcia i znowu 90 i 100% tutaj praktycznie nie ma żadnej różnicy. Idąc dalej, to mamy gradient, przejście również od czarnego do białego, i tutaj naprawdę to przejście jest bardzo łagodne, nie ma takiego mega dużego ucięcia. Bardzo fajnie to naprawdę tutaj wygląda. No i mamy kolejne przejście między kolorami, moi drodzy, i tak tutaj muszę Wam powiedzieć, że różnica między 0 a 4% tutaj już jest widoczna, tak naprawdę na każdym kolorze mamy od czarnego do koloru. Tutaj naprawdę ta różnica jest, moi drodzy, widoczna. No i idąc dalej do 100%, praktycznie każdy że tak powiem kwadrat, prostokąt, jesteśmy w stanie zauważyć to odcięcie bez najmniejszego problemu. No i mamy białe podświetlenie, to na co czekałem. Czy tutaj możemy zobaczyć, czy jakieś białe plamy nie występują? No i wydaje mi się, moi drodzy, że nie ma czegoś takiego. Natomiast na dole, troszeczkę w lewym dolnym rogu, jakaś taka, jakby ciemna plamka mi się pojawiła. Ale to wydaje mi się, że to zależy od kąta, pod jakim patrzę. Teraz przejdźmy sobie na czarne podświetlenie, zobaczymy, czy nie ma efektu Backlight Bleeding. I muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem, bo coś takiego w tym monitorze na szczęście nie występuje, albo ja po prostu nie widzę. Wygląda wszystko bardzo fajnie, nic nam nie znam, nie przebija na rogach czy na środku matrycy podświetlenie wydaje się być rozłożone naprawdę równomiernie. No tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, bo nie wiem, tutaj raczej nie będzie widać. Zresztą też nie ma co być widać. Przejdźmy sobie, moi drodzy, do menu naszego monitora jeszcze i tak na szybko zobaczcie: mamy tutaj wiele opcji. Pierwsza z nich to jest regulacja obrazu. Idąc dalej, mamy wybór wejść monitora. Mamy regulację głośności, czyli możemy sobie zwiększyć bądź zmniejszyć głośność, zapisać ustawienia użytkownika, wybieramy sobie profil, w którym chcemy zapisać nasze ustawienia, ustawienia kolorów, tutaj te, co widzicie, to są moje ustawienia, na tych wydaje mi się wygląda to wszystko najlepiej. Dalej mamy regulację obrazu, język, ustawienia tutaj OSD, czyli tak naprawdę możemy sobie... Całe to menu przenieść w inne miejsce, bądź właśnie zmienić czas, jak długo ma być wyświetlane informacje, czyli rozdzielczość 2K, 75 Hz i DisplayPort, oraz możemy przywrócić ustawienia fabryczne. No i to by było na tyle, moi drodzy. Przejdźmy sobie teraz do krótkiego podsumowania. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, muszę Wam powiedzieć, że ja jestem z niego mega zadowolony. Wypadł naprawdę bardzo pozytywnie. Przede wszystkim mamy tutaj coś, co może skusić praktycznie każdego, czyli cena. 1100 zł za monitor z rozdzielczością 2K, panelem IPS, odświeżaniem 75 Hz. Naprawdę jest to kusząca propozycja. Tym bardziej, że w tym momencie mamy promocję na stronie IAMY. Jeżeli kupicie z oficjalnego sklepu, dostaniecie w prezencie głośnik Creative'a. Naprawdę mega fajna opcja. Oczywiście, monitor posiada głośniki wbudowane. Ale te głośniki to są takie, no jak to na monitor przystało, tak szału nie ma, więc jeżeli chcecie napady rozkoszować się tutaj obrazem, wiadomo, że dźwięk jest bardzo istotny, no to musicie się zaopatrzyć w jakieś głośniki dodatkowe. Natomiast jeżeli chodzi o to odświeżanie 75 Hz, no i teraz tak, większość z Was może powiedzieć 75, na co mi to? Ja chcę 144, 165 no albo 260. Moi drodzy, powiem tak, jeżeli chodzi o odświeżanie, to przede wszystkim musicie zwrócić uwagę, do jakiego komputera kupujecie monitor. No bo jeżeli macie komputer z grafiką chociażby, nie wiem, pokroju 1660 Super i w 2K jesteście w stanie wyciągnąć około 60 fps, to na co Wam monitor, który ma odświeżanie 144 Hz? No chyba nie do przeglądania internetu. Natomiast jeżeli macie kartę, tak jak ja, u mnie jest to karta graficzna RTX 3070 Ja w rozdzielczości 2K wyciągam maksymalnie te 75, 80, czasami 90 fps Więc powiem Wam szczerze, że taki monitor w zupełności wystarczy Bo ustawiacie sobie synchronizację, blokujecie... Znaczy, blokujecie, ustawiacie synchronizację, to się blokuje na 75 klatkach, macie włączoną synchronizację i działa to rewelacyjnie. Co z tego, że wydacie 5, 6, 7 słówek więcej za to, że będziecie mieli 144 Hz, jak tego nie jesteście w stanie wykorzystać, bo Wasz sprzęt to ogranicza. Inaczej w przypadku, jeżeli macie zamiar wymienić kartę graficzną w niedalekiej przyszłości. W niedalekiej przyszłości, mam na myśli pół roku, albo krócej, nie za 2-3 lata, no bo wiadomo wtedy będą inne monitory, inne wyświetlacze, będą inne karty graficzne. Więc jeżeli chcecie w niedalekiej przyszłości wymienić sobie kartę graficzną na 3080 iK, 4080, 90 i tak dalej i tak dalej, coś lepszego od 3070, no to tak. To jak najbardziej możecie rozglądać się za monitorem, który będzie miał lepsze odświeżanie. Natomiast jeżeli chodzi w tym momencie, jak macie kartę właśnie tak jak ja 3070, wydaje mi się, że w zupełności taki wyświetlacz z takim odświeżaniem powinien wam wystarczyć. I to dalej, moi drodzy oczywiście ta podstawa, podstawa jest bardzo fajna, bo jest bardzo mała, ale tak jak mówiłem już wcześniej, tracicie możliwości na przykład regulacji, ale nic straconego, bo używacie uchwytu, używacie mocowania wesa i dalej możecie sobie obracać z nim jak wam się podoba. Kolejna ważna funkcja, funkcja certyfikat, który posiada ten monitor, zero martwych pikseli. Bardzo fajna opcja, dlatego że jeżeli kupicie monitor i w ciągu 30 dni znajdziecie jakiś martwy piksel, to producent wymieni Wam na nowy monitor, więc naprawdę są pewni swego i warto tutaj naprawdę pójść w ten temat i producent Wam po prostu wymieni na inny model. Kolejna kwestia to oczywiście gwarancja, która jest 36-miesięczna, door-to-door, więc tym się też nie musicie przejmować. Na wszystko inne, co Wam mogłoby się tutaj po drodze z nim wydarzyć, no chyba że go z okna wyrzucicie, to jak nie wiem, nie macie takiego ubezpieczenia od wyrzucania z okna, to raczej Wam tutaj gwarancja nie pomoże. No i moi drodzy, ja muszę Wam powiedzieć, że z monitora jestem zadowolony. Bardzo przyjemnie się go użytkowało, ale tak, fakt, jak go wyciągnąłem z opakowania i położyłem na biurku, uruchomiłem grę, to tak, tak średnio. Takie to blade, takie to nijakie, no niby te na IPS, ale takie kolory jakieś takie średnio, ale to było na defaultowym profilu. Mamy tutaj wbudowane profile, ale mamy ręce i możemy sobie sami, moi drodzy, dostosować ustawienia te, które nam najbardziej odpowiadają. Mówię tu o nasyceniu kolorów, mówię tu o kontraście, o jasności matrycy i wszystkich innych ustawieniach, które sami jesteśmy w stanie sobie ustawić, Ustawi ustawienia ustawić, wybrać. Dany profil oczywiście zapisujemy, żebyśmy go nie stracili, i zawsze możemy się między tymi swoimi profilami przełączać. Możemy mieć osobny do gry, do internetu, do filmów, jak tylko Wam się podoba. Natomiast ja używam jednego do wszystkiego, tak naprawdę, i mogliście zobaczyć, jak nie, to przewinicie sobie wcześniej. Tam widać moje ustawienia, jakie ja wprowadziłem. Są to takie, które wydaje mi się są najbardziej odpowiednie do tego monitora. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że monitor zyskuje mega mega dużo po takiej e, manualnej nawet konfiguracji. Kolory są bardziej nasycone, są bardziej takie realistyczne, no wygląda to po prostu świetnie. Więc e, jeżeli macie coś niehalo na początku, na defaultowym profilu, pamiętajcie zrobić to e, ręcznie, ustawić albo wybrać jeden z profili zdefiniowanych. No i to by było na tyle moi drodzy jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie koniecznie zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Jak wam się podobało, zostawiacie łapkę w górę. Puszczacie film dalej do znajomych, którzy szukają monitora, a co niech sobie zobaczą, niech mi się też zwiększą zasięgi. No i mamy jeszcze dla Was taką niespodziankę, jak wspomniałem wcześniej, konkurs, który się odbędzie jeszcze w tym roku, to jest konkurs świąteczny. Powiem wszystkie szczegóły w kolejnym odcinku i będą nagrody bardzo fajne do zgarnięcia. Także moi drodzy, subskrybujcie, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.